Rozpoczynamy Extra Time w magazynie Jej Wysokość Premier League. Nasza sesja Q&A. Wy zadawaliście pytania pod hashtagiem Jej Wysokość na Twitterze i na naszym fanpage'u Kanał Plus Sport, a oni będą, oni, czyli osoby obecne w studio, będą na te wszystkie kwestie odpowiadać. Zawsze się zastanawiam, jak będzie wyglądać to powitanie. Marcin Losłoń. Servus. Rafał Nachorny. Czołem. Kamil Kosowski, tobie jest najtrudniej? Ja miałem kiwnąć. A, kiwnąć, tak? Okej, okay, rozumiem, że od rana się koncentrowałeś na tym, żeby w odpowiednim momencie wyszło fantastycznie. Rozpoczynamy od pytania o drużynę świętych. Skąd, Kamilu, wynika sinusoida formy w wykonaniu Southampton? No, bardzo dobre pytanie. Też, i też bym chciał to wiedzieć. Bo... Też chciałbym to wiedzieć, Stefan, tak cytując jest, bo rzeczywiście Hasenhüttl i jego drużyna, jak skazujemy ich na porażkę, to zaczynają grać super. A później, jak się to wszystko ustabilizuje i patrzymy w przyszłość z takim optymizmem, że kolejne mecze będą dobre, to zaczyna się zjazd kompletny. No, pierwsza bramka, jaką stracili w meczu z Watfordem, to w ogóle była komiczna. Takich sytuacji było kilka. Nie wiem, czy to jest jakby samozadowolenie z powodu tego, że jest bezpiecznie w tabeli, że tam nie ma ciśnienia na to, żeby jednak przejść do przodu i postarać się zrobić ten wynik jak najlepszy, no ja nie myślę, potrafię znaleźć ja myślę, że ta obniżka formy, przepraszam, ja myślę, że ta obniżka formy może mieć związek z tym, że zbliża się wielkimi krokami ćwierćfinał Pucharu Anglii z Manchesterem City i święci wszystkie siły szykują właśnie na mecz z mistrzem Anglii, bo chcieliby po raz drugi w historii zdobyć to trofeum, ale oczywiście to nie jest dobry sposób szykowania dyspozycji na taki dzień. Tak słaba gra przeciwko Watfordowi. Marcin, ja przejrzałem twój grafik meczów. W 29 kolejkach 8 razy robiłeś Southampton. To musisz mieć wyrobione zdanie na temat tego zespołu. Nie, aż tak dobrze nie jest. No, też myślę, że to jest troszeczkę połączenie tego samozadowolenia jednak z oczekiwaniem na coś wyjątkowego, że jest bezpieczeństwo w tabeli, jednak skupiamy się na tak ważnym wydarzeniu jak awans dalej i możliwość zdobycia jakiegoś trofeum, ugrania czegoś więcej, więc tak chyba podświadomie, być może troszeczkę, nie wiem czy zlekceważenie Watfordu, ale być może podejście do tego, do tego spotkania, że jak idzie, to siłą rozpędu ten zespół Roya Hodgsona na pewno w jakiś sposób zneutralizujemy i pokonamy. Też w czwartek grali mecz u siebie z Newcastle i być może sił trochę nie starczało na rywalizację z Watfordem. Co się dzieje z Brighton? Niemal cały sezon chwaliliśmy ich za dobrą grę, a tu nagle taka koszmarna seria. Co dalej z ekipą Grahama Pottera, panie Rafale? 5 porażek z rzędu to naprawdę nie przynosi chwały drużynie Grahama Pottera. Chwaliliśmy ten zespół i chwaliliśmy zasłużenie, bo naprawdę grali ładnie dla oka. Cały czas mają szansę na osiągnięcie najlepszego wyniku w historii całego klubu, bo najlepszy wynik to 13 miejsce w sezonie 82-83, a to miejsce 12, 11, nawet 10 cały czas jest w zasięgu zespołu z The Amex. Myślę, że te 5 porażek z rzędu to taki sygnał dla trenera, że może dać szansę rezerwowym, w tym naszemu Jakubowi Moderowi, który nagle dość nieoczekiwanie wylądował na ławce rezerwowych i nawet minuty nie zagrał w meczu z Liverpoolem. Chwaliłeś tutaj Dana Berna, tylko że on już gra nie dla Brighton, tylko dla Newcastle. I to też może być ten jeden z powodów słabszej gry defensywy Brightonu. Były też mecze w tych 5 przegranych, gdzie nie mógł zagrać ani Dunk, ani Webster. Zresztą Webstera nie ma do tej pory, więc myślę, że te nieobecności w defensywie to jest jeden z głównych powodów słabszej gry Brightonu. Ja myślę, że to jest bardzo słuszna diagnoza. Jeżeli chodzi o Modera, to wydaje mi się, że po prostu musiał odpocząć, bo on grał dużo meczów i to jest pozytyw tego zespołu, natomiast dla mnie to tam bardzo mocny zjazd zalicza Trossard. To lider zespołu, jak Tielemans w Leicester, no, który ten zespół przytrzymywał i kluczowe podania i zagrania, a teraz jest niewidoczny i po prostu Leicester Brighton nie strzela bramek. Tak, to jeszcze oczywiście problemy teraz w środkowej formacji, no wskutek kontuzji. Steven Alzate to był zaskakujący wybór na tę drugą linię u boku Iwa Bisumy. Tam liczyliśmy oczywiście na Jakuba Modera, zabrakło Modzia w wyjściowym składzie, ale zdjęcie Alzate, zastąpienie go Lalaną, który natychmiast złapał kontuzję, wejście Pascala Grossa ograniczyło pole manewru, bo potem już trudno było wpuścić jeszcze i Modera i szukać jakiegoś rozwiązania w ataku, biorąc pod uwagę, że na ławce rezerwowych był
Danny Welbeck jako taka jedyna opcja do przodu. To zestawienie na Liverpool tych niewysokich zawodników, takich ruchliwych, sprytnych, umiejących grać w ataku kombinowanym, jak właśnie Solimar, czy wspomniany Trossard i Neil Mopé, no to się jednak nie do końca sprawdziło, bo nie byli tutaj w stanie jeszcze zagrozić. Lamptej też nie pograł. Lamptej tak, bardzo słaby występ, co też dobrze świadczy o piłkarzach, którzy grali na jego stronie boiska. Ostatnie trzy mecze Marcin, Kaja Havertza w barwach Chelsea, to cztery zdobyte bramki. Czy można powiedzieć, że Thomas Tuchel odblokował potencjał ofensywny u młodego Niemca? Powiedział Tuchel przed tym ligowym meczem z Newcastle, że no sorry, ale inni piłkarze nie mogą zaczynać w podstawowym składzie na pozycji numer 9, tylko to musi być Kai Havertz, bo jego forma, o, idzie tak. No i to jest właściwe stwierdzenie. No, Kai Havertz rzeczywiście no to jest facet, którego widzieliśmy na różnych pozycjach. Widzieliśmy oczywiście w różnych fazach, jeżeli chodzi o jego dyspozycję od transferu z Bundesligi, ale rzeczywiście na tej pozycji numer 9 w tym systemie, który stosuje Thomas Tuchel, on się sprawdza i potrafi znaleźć się i za, tak jak w tym ostatnim meczu, za obrońcami, i potrafi odnaleźć się w polu karnym i w bocznym sektorze, dograć piłkę, otworzyć drogę do tej centralnej części pola karnego swoim ruchem bez piłki, więc ja myślę, że to jest dobre wykorzystanie tej dobrej formy Kaja Havertza przez Tuchela. Ma trzech rodaków w drużynie Thomas Tuchel, z dwoma się świetnie na tym poziomie sportowym dogaduje, z Rudigerem i Havertzem cały czas nie potrafi dotrzeć do Timo Wernera, najlepszego w historii strzelca RB Lipsk, tyle że już Werner gra w innym klubie, więc powinien tutaj strzelać. Timo Werner, to wydaje mi się, że nie ma szans, żeby został w klubie, jeżeli pojawi się nowy właściciel, który też będzie dysponował. A na początku budżetem. Wydawało się, że jednak Werner swoją posturą i szybkością no, fajnie się wprowadzi do tego zespołu, natomiast od samego początku wydawało mi się, że Havertz jest takim hucherkiem, który odbijał się tylko od obrońców, a jak te mecze pokazują, to on też potrafi tam przysunąć z łokcia. I to nie byle komu, bo facetowi dwumetrowemu, także obył się z tą ligą i wyraźnie ta forma idzie do góry. Obiecywałem pytanie o Everton, oto i on. Everton notuje fatalne wyniki, a kalendarz na najbliższe tygodnie zapowiada katastrofę. Czy Frank Lampard to na pewno odpowiedni menedżer do wykonania tak trudnego zadania, Rafał? No właśnie, w sześciu meczach prowadził już Everton Frank Lampard i wygrał zaledwie jedno spotkanie, poniósł pięć porażek. Pytany o to, czy jest atutem Evertonu to, że masz trzy zaległe spotkania do rozegrania, mówi, że mogłoby być to atutem, gdybyśmy wygrywali mecze, które mamy w normalnych terminach do rozegrania. Tymczasem tego nie robimy. Rzeczywiście Everton ma ogromne kłopoty, zwłaszcza w defensywie. Zresztą tak na dobrą sprawę żadnej formacji nie możemy chwalić. Ja tylko przypomnę, że wielu mówi, że Everton jest za mocny, żeby spaść. Nic bardziej mylnego. O, tak to powiem. Everton 68. sezon z rzędu gra w najwyższej klasie rozgrywkowej w Anglii. Zwykle mówimy o tym, gdy jest to jakaś okrągła liczba, ale mówię o tym dlatego, że tylko jeden zespół gra dłużej. Arsenal od 1919 roku, ale naprawdę, jeśli się chłopaki Lamparda nie wezmą w garść, no to będzie krucho. Ja tak wziąłem sobie do serca i zastanowiłem się głębiej nad słowami Kosy, nie wiem, czy tydzień, czy dwa tygodnie temu, że Everton nie ma doświadczenia w walce o utrzymanie w Premier League i z tymi zespołami, które są zaprawione w bojach, tak jak Watford, spada, wraca, nie mając nic do stracenia i choćby z Burnley, no, które jest nieobliczalne i jeżeli zaprawieni w bojach są zbójcerze Shona Dyche'a, to właściwie oni może być naprawdę krucho z drużyną Franka Lamparda mimo tych zaległości. To będą teraz bezpośrednie starcia z zespołami również zainteresowanymi utrzymaniem w elicie. Natomiast ja tak spoglądam na Everton i tam nie ma człowieka, który tę grę pociągnąłby do przodu, no bo jest dużo piłkarzy, którzy popracują w środkowej strefie boiska, jest dużo piłkarzy, którzy pograją w poprzek, ewentualnie do tyłu poblokują, natomiast no, brakuje kogoś, kto tę piłkę ewidentnie dostarczy do przedniej formacji. Anthony Gordon to jest stanowczo za mało na tę drużynę. Tydzień temu padły te słowa z ust. On błyszczy, no Gordon błyszczy, natomiast no, jest transfer Van de Beka, który no, jakby... Jak na razie się nie spłaca. Dlaczego nie grał w Manchesterze United? Jedyny ogarnięty facet w środku pola to jest Doucouré, no, ale on nie może też być wszędzie. Żeby atakować, to trzeba też zabezpieczyć tyły, a wiemy, jak to w tyłach wygląda. Także naprawdę to
Na dzień dzisiejszy to ja nie wiem, czy to nie jest główny kandydat do spadku. Jeszcze Michael Keane teraz na ławce rezerwowych. Takie szukanie nowego zestawienia w defensywie, w takich kluczowych meczach, kluczowych momentach. Po tym błędzie oczywiście Michaela Keane'a pamiętamy z Manchesterem City, gdy tam utknął, potknął się i wypadł za jego pleców i zdobył zwycięską bramkę Phil Foden, ale to też na pewno nie pomaga drużynie. Ja też nie wierzę w tę teorię, że ktoś jest za dobry na to, żeby spaść, bo pamiętam, że kiedyś z Serie A zleciała Fiorentina, która miała w składzie Batistutę. Kiedyś z Ligi Hiszpańskiej opuścił ekstraklasę zespół z Madrytu, Atletico, w którym chyba królem strzelców całej ligi był Jimmy Floyd Hasselbaink. Czy Luis Diaz może na stałe rozbić tercet Mane, Firmino, Salah? I może się kwartet jeszcze, można Żotę do tego dorzucić, a może i kwintet, już rozbija, bo widzimy, co się działo choćby ostatnio. Czy na stałe? No, pewnie do tego dojdzie, bo Roberto Firmino siedział na ławce rezerwowych, Diogo Jota również. Mohamed Salah, mimo tej formy, która troszeczkę jest minimalnie pod kreską, ale jak spojrzymy sobie na 20 bramek Mohameda Salaha, to specjalnie nie ma się do czego przyczepić. W meczu Ligi Mistrzów 2 słupki, tutaj też znakomite sytuacje na Amex Stadium, więc czy rozbije? No pewnie do tego musi dojść, bo myślę, że wspominaliśmy już pół sezonu temu, sezon temu, że Roberto Firmino tutaj czy Mohamed Salah kuszeni byli przez inne kluby, więc myślę, że Jurgen Klopp mądrze rozbudowuje tę drużynę w odpowiednim momencie, żeby w przypadku transferu Mohameda Salaha do innej ligi czy Roberto Firmino mieć po prostu uzupełnienie składu na tym samym poziomie. Ostatnie pytanie. Kto jest najlepszym bramkarzem Premier League? José Sas, Wolverhampton, według mnie to zawodnik, który w pierwszym swoim sezonie gra nad podziw dobrze, nadzwyczaj dobrze, ma świetne procenty, jeśli chodzi o obronione strzały, to jest około 80 i nie chcę tutaj strzelać, a moim zdaniem pod tym względem jest najlepszy, a wcale aż tak dobrych obrońców przed sobą nie ma. Kamil? On właśnie powiedział, że to dużo zależy od obrońców i ja bym powiedział, że Wolverhampton ogólnie jako zespół bardzo dobrze broni. Okej, Sa jest dobry, ale chyba najwięcej takich spektakularnych interwencji to ma Ramsey w tym sezonie. Ja jednak, ty jako środkowy obrońca, kogo byś chciał mieć za plecami? Niezmiennie Alissona Beckera, faceta jednak bardzo zrównoważonego we wszystkim, co robi i stawiam niezmiennie na Alissona Beckera i równie zrównoważonego Łukasza Fabińskiego, to wiadomo. I to było ostatnie pytanie w naszej sesji Q&A. Marcin Rosłoń. Dzięki. Rafał Nachorny, Kamil Kosowski. Dziękuję. I przypominamy na koniec, że następne wydanie, ta podstawowa część magazynu Jej Wysokość Premier League w przyszły poniedziałek o godzinie 21 w Kanal Plus Sport, a między innymi rozmowa z reprezentantem Polski, który ostatnio czaruje na boiskach Ligi Angielskiej, czyli Matim Cashem. I proszę pamiętać o naszych propozycjach w środku tygodnia 20:25 Brighton Tottenham, 21:10 Kanal Plus Sport. Szlagier soboty. Arsenal kontra Liverpool. Do usłyszenia. Środy. Soboty. A, troszkę się pomyliłem. Środy. Szlagier środy. Arsenal na The Emirates gra z drużyną Jurgena Kloppa. Brawa za czujność dla pana Rafała. Dziękujemy, pozdrawiamy.